Cześć wszystkim, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Smokol i zapraszam na materiał z gry Deluxe Ski Jump 4, gdzie rozegramy sobie konkurs Pucharu Świata w skokach narciarskich w ramach turnieju Row Air na skoczni w Lillehammer o punkcie Hillside 138 metrów. Rozegramy sobie kwalifikacje oraz cały konkurs polskimi skoczkami z moim gościnnym udziałem, bo Smokol też na skoczni czuje się dobrze, także serdecznie zapraszam. Państwo, pierwszym skoczkiem, który rozpocznie kwalifikacje na liście startowej w Lillehammer, jest bez wątpienia Maciej Kot. Także zaczynamy. Oj, wiatr w tył skoczni, niezbyt dobrze. Zobaczmy. No, Maciek tutaj nie ma formy. Nie wyszedł ten skok. 101 metrów. Nie jest dobrze. Kolejny z Polaków, Jakub Wolny. Zobaczmy, czy Kubie uda się oddać dobry skok. I to jest dobry skok. Bardzo dobry skok Kuby Wolnego. 127 metrów, trzecie miejsce. Kolejny z Polaków, Stefan Hula. Dobre wyjście z progu. Ładny skok Stefana Huli. 131 metrów, to jest czwarta odległość kwalifikacji, więc bardzo dobrze Stefan sobie radzi. Kolejny z Polaków, Klemens Murańka. No, ten wiatr tak wieje z boku skoczni. Można będzie odlecieć. Zobaczmy, Klemens. Oj, 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 jeszcze upadek. 121 metrów, no chyba Klimka nie zobaczymy w kolejnej serii tego konkursu. Teraz Piotrek Żyła. Zobaczmy, jak Piotrek sobie poradzi. Nisko nad skocznią, nisko. 116 metrów. No nie był to najlepszy skok. No już powoli się kwalifikacje zaczynają, w sensie kto wystąpi w konkursie. A teraz kolejny z biało-czerwonych, Dawid Kubacki. No krzywa to trajektoria lotu. Oj, upadek Dawida Kubackiego na 116 metrze. I chyba Dawida Kubackiego również nie zobaczymy w konkursie. Stefan już jest, Jakub Wolny już jest, o proszę. No to mnie widzicie. To jestem ja. No i 124 metry, ale 31 miejsce, oj. Oj, nie wiem, nie wiem. Ale będę w konkursie, więc spoko. Kolejny z biało-czerwonych, Aleksander Dniszczoł. To był bardzo dobry skok, 133 metry, siódma pozycja, no i Olka Dniszczoła zobaczymy w konkursie. Kolejny z biało-czerwonych, Kamil Stoch. To też był bardzo ładny skok, 129 metrów, 16 pozycja. I mamy wszystkich, moi drodzy. Zobaczmy, jak tutaj to wygląda. Seju Choi wygrał kwalifikację, drugi Wiktor Polasek, trzeci Johan Andre Forfang, najwyżej z Polaków w kwalifikacjach, dziewiąte miejsce Aleksander Zniszczą, 16 Stefan Hula, 18 Kamil Stoch, 28 Jakub Wolny, 37 jestem ja. I to jest wszystko, jeżeli chodzi o biało-czerwonych, czyli w konkursie mamy Olek, Stefan, Kamil, Jakub i ja. Więc sześciu? Dobrze policzyłem? Stefan, Kamil to jest trzech, Jakub i ja pięciu. Pięciu nas jest, pięciu Polaków
konkursie. Zaczynamy konkurs. I pierwszy z biało-czerwonych to Jakub Wolny. Niezbyt dobre wybicie Kuby Wolnego. Za wcześnie z progu, 109 metrów. Mamy szansę, żeby dostać się do drugiej serii zawodów. Ale teraz zobaczymy, jak pójdzie Stefanowi Huli. Powalczył o odległość 123 metry, to jest w chwili obecnej druga pozycja. No i teraz ja. Oj, nie mam dobrego wiatru, nie mam dobrego wiatru. Ale zobaczę, walczę. Oj, zaliczyłem glebę. Upadek, nie będzie mnie w drugiej serii. No szkoda. Starałem się, po prostu starałem się dobrze pokazać, z dobrej strony, no nie udało się. No ale może uda się pozostałym. No mamy teraz Olka z Niszczoła, zobaczymy jak Olek sobie poradzi. No i bardzo dobry skok Olka. 126 metrów, 8 pozycja, 12 jest Stefan Hula, więc nie wygląda to najgorzej. No i teraz Kamil Stoch. Ostatni z biało-czerwonych. A poprawny skok Kamila Stocha. 127 metrów, 6 pozycja. Mamy wyniki po pierwszej serii. Prowadzi Dmitrij Wasiliew. Drugi jest Richard Freitag. Trzeci Nate Desmond ze Słowenii. Najwyżej z Polaków na 7 miejscu Kamil Stoch, na 11 miejscu Aleksander Zniszczoł, no i na 16 miejscu Stefan Hula. Czas rozpocząć drugą serię zawodów. No do skoku Stefana Huli, bo teraz on będzie się szykował na belce startowej do odnania swojego skoku. Prowadzi Eugenij Klimow, drugi jest Markus Schiffner, a trzeci Robert Johansson. Ale mamy nadzieję, że tą czołową trójkę teraz zmieni nam Stefan Hula. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. I nie, to nie był dość udany skok. Jeszcze się Messenger musi odezwać, kiedy oczywiście się nagrywa, bo jak się siedzi i się nic nie robi, to nic się nie dzieje. Okej, okay, moi drodzy. No, Stefan Hula nie poprawi swojej pozycji, przykro mi. Ale może trójkę prowadzących zmieni Aleksander Zniszczoł i załapie się na czołową dziesiątkę zawodów. No, zobaczmy. 121 metrów to jest 9 miejsce. No, w tej drugiej serii te skoki są gorsze. Ostatnia nadzieja Polaków, czyli Kamil Stoch. Mamy nadzieję, że zawalczy o podium w tym konkursie. Cała nadzieja w Kamilu, ale to też chyba nie będzie podium. 123 metry, 9 miejsce. No i jak to wygląda, moi drodzy, wygląda to następująco, że Rysiu Piątek, czyli Richard Freitag, wygrywa dzisiejsze zawody na skoczni w Lillehammer. Drugie miejsce dla Norwega Johanna de Forfanga, trzeci Eugenij Klimow. Najwyżej z Polaków 10 Kamil Stoch, na 13 miejscu Aleksander Zniszczoł i moi drodzy, 26 miejsce Stefana Huli. Tak prezentują się skoki w ramach konkursu Row Air, pojedynczy konkurs na skoczni w Lillehammer w ramach Pucharu Świata. Mam nadzieję, że taki materiał się podobał, więc jeśli się podobał, to moi drodzy, wiecie co robić, nie? Łapka w górę. Jeżeli wam się nie podobał, to łapka w dół, a jeżeli podobają wam się wszystkie moje materiały i chcecie być na bieżąco z tym, co się dzieje na kanale, to oczywiście dajcie subskrypcję,
dajcie suba tam na środku, przy końcu materiału, to tam na środku, te logo, ten pad, tak napisem Smokol, no to tam subskrypcja, górny lewy róg playlista, gdzie możecie sobie zobaczyć to, co jest serki na luzie, czyli to, co grałem dotychczas do tej pory, a tam zaraz pod na samym dole, tam pod spodem, pod tą playlistą, wcześniejszy materiał, który wy możecie sobie obejrzeć, który polecam. Także z mojej strony to wszystko, trzymajcie się ciepło i pozdrawiam, na razie, cześć!